No. Szałek Dawid. No, produkujemy pomidory na areale 25 hektarów. Pomidor gruntowy H100. Stosowany był Blackjack przed sadzeniem. Po wyschnięciu liści był zastosowany Vapogard. Prawie równe są. To? Dobra. O, tutaj boki też widać. Tak. O, to też tu masz pajęczyna idzie taka, o. Mhm. O, się wyciąga. Tak. O. Się wszystko rwie. No, dużo zostało. Po 3 dniach po zasadzeniu, no, rozsada zaczęła już system korzeniowy tworzyć, co się bez niczego z ubiegłych lat w ogóle się nie zdarzało. Pomidor 3-tygodniowy, on już zaczyna po prostu... Tak, po prostu dosłownie tydzień i on będzie zawiązywał owoce. Jest 6 zawiązek pierwszy. To jest sadzonka z 2 maja, bez niczego. Po prostu. No, teraz sprzyjające, ciepło było, wilgotno się badywało. Mhm. Różnica 2 dni, nie wiem czy po Blackjacku on nie ma większego systemu korzeniowego tego, że nie są... Zaraz go zobaczymy. Nie są... Zaraz sobie porównamy. Tamten miał system, jaki miał długie, bardzo korzenie, a tu różnica jest wsadzenie. Bo ten był wsadzony też głęboko i ten puszcza, bo to widać dokąd był wsadzony, i on puszcza z łodygi, a po prostu po Blackjacku nie widać. On jest samowystarczalny z samego korzenia. Nie potrzebuje. Przybyszowa. A zobaczcie też grubość samej łodygi. Tak, jaka jest, tak. Jaka jest grubość. Różnica. Widać, że on trochę walczył. Przebarwienia na liściach. Pomidor po Blackjacku i Vapogardzie na pewno ma lepszy system korzeniowy. Przyswaja więcej składników z ziemi i po prostu no, na pewno jest efekt. Różnica jest i na pewno będę w przyszłości na pewno będę stosował.